kapłanom, z księdzem dziekanem na czele, za co się również dbają, aby ten kult się rozwijał. Dziękuję siostrom, że razem z nami się modlą, że dziękuję całemu zgromadzeniu za to, że dało Kościołowi błogosławioną Martę Wiecką. Bóg zapłać modlitwę, dziękuję wszystkim pielgrzymom, dziękuję mieszkańcom Nowego Wieca, ale przede wszystkim chciałbym podziękować tym, którzy zadbali o to, aby ten pomnik tutaj stanął. Najpierw zadbali o to, aby był tu święty Nepomucen. Teraz zadbali o pomnik błogosławionej Marcy Wieckiej. Bóg zapłać, dziękuję za takie zdecydowanie, za taki determinizm, za taką uwagę w promocji kultu błogosławionej Marty Wieckiej. Sprawa jest niezwykle ważna i myślę bardzo potrzebna. Nie tylko tej miejscowości, ale tak jak powiedziałem, całemu Kościołowi. Zatem w imieniu tego Kościoła składam wam serdeczny Bóg zapłać za zaangażowanie i oddanie na rzecz tej sprawy. Bóg zapłać.